dowodzona przez trenera Roberta Calabera oczywiście i drużyna prowadzona przez nowego szkoleniowca Mikę Elomo. Prowadzili sędziowie Robert Długi, Mateusz Niżnik jako arbitrzy główni i liniowi Andrzej Nenko. Kłamaniu bandy. Już mamy zamek założony i szybką bramkę Marcin Chorzelski. Jeżeli dobrze wypatrzyłem za moment, będziemy mogli oczywiście zobaczyć to w powtórce. No troszeczkę się nie spodziewałem, strzał nie był specjalnie mocny, ale popracowali na bramkarzu Jastrzębianie. Wydaje mi się, że nie został trącony krążek. Sanoczanie będą szukali tutaj swojej okazji. Tam Inen i mamy szybkie wyrównanie, ależ zaskoczony Patryk Nechwatal tą wrzutką. A sami Taminen, nie wiem, czy troszkę na aferę. Czy też według zasady nie wiesz, co zrobić z krążkiem, wrzuć na bramkę. I po 4 minutach, 8 sekundach mamy wyrównanie. Wycofanie, po raz kolejny strzał z niebieskiej, groźnie, nie zdążył się przemieścić, spieszny. I to wszystko wykorzystał Kamil Górny. I po 5 minutach, 45 sekundach mamy już 2-1. I po raz kolejny gola dla Jastrzębian. Muszą się mieć na baczności hokeiści STS-u, bo coraz goręcej pod ich bramką. Teraz świetnie wydawało się, Urbanowicz obsłużył podaniem Bachalejszej. Mamy 3-1. No już pachniało tym golem od dobrej chwili. Sporo akcji ofensywnych, groźnych stwarzają sobie Jastrzębianie. Po... Teraz grający z numerem 12 Karol Biła, z tymczasem groźnie pod bramą. Krążek na tafli drużyny z Jastrzębia Zdroju. Gospodarzo, mamy uderzenie Sawickiego z międzybulne. Jeszcze raz paść, Urbanowicz ma trochę miejsca. Nie mają jednak zbyt wiele miejsca na to, aby wyprowadzić swój atak. Czynią to Sanoczanie, Mokrzance wpróbował płasko pod Gals. Starał się zagrać gdzieś między Buliki, Mokrzancew odnalazł się w całym tym zamieszaniu. Jeszcze starał się znaleźć pozycję i mamy bramkę na 3-2. No uwijał się jak w ukropie Patryk Nechwatal. Chyba dwie interwencje zaliczył udane przed tą dobitką, ale już bezradny był wobec ostatniej próby drużyny STS-u. No już widać było, że rozłożony na bramce. 77% skuteczności, chociaż teraz przejmują krążek Hentonen i broni ten 20 sekund. Rusza z natarciem Artur Szewczenko, zagranie do środka. Zapobiegając szybkiej kontrze ze strony drużyny gospodarzy, taka kontra wyprowadzona natomiast przez drużynę mistrza Polski. Artur to, aby wyprowadzić akcję, Mokrzance, wydawało się dobre podanie w tempo od Sawickiego. Jeszcze będziemy mieli uderzenie z dystansu i udaje się wykorzystać tę jak na razie jedyną przewagę hokeistom STS-u. Julius Marwa, bodajże zawodnikiem, który z dystansu pokonuje po raz trzeci w tym spotkaniu Patryka Nechwatala, po raz trzeci z drużyny. I ruszamy do trzeciej tercji dzisiejszego spotkania. Czekał na krążek Kasperlik. Kasperlik, jest szansa dla prowadzenia kontry, chociaż tutaj Hentonen. Włączył się jeszcze Bukowski, wykorzystując swoją szybkość. Świetne podanie Bukowskiego, ale... Daje się krążek w strefie ofensywnej. Sanoczano mu trzymać teraz. Świetne podanie od... Jekunen. Hamalainen. Krążek zwrócony jeszcze raz fińskiemu obrońcy i zbity tam, nie wiem czy nie przez jednego z hokeistów JKH, o tym przekonamy się w powtórce. Świętuje Jakub Bukowski, ja chętnie spojrzę jeszcze na powtórce. Na pewno druga przewaga świetnie rozegrana przez hokeistów z Sanoka. Nie będziemy mieli uwolnienia, zdążył Mocarski. Krystian Mocarski groźnie przed bramką Nechwatala. Strzębianie. Maciej Urbanowicz.
Urbanowicz między buliki, mamy wyrównanie. Franks raz, Gals nie myli się. I po podaniu od kapitana swojej drużyny doprowadza do wyrównania i mamy 4-4 w tym meczu. Fantastyczne emocje gotują nam dzisiaj hokeiści jednej i drugiej drużyny. Jeszcze raz kierowane zagranie na skrzydłowego, który do Sanoka dotarł właśnie z JKH i teraz zamieszanie. Ostatecznie chyba jednak wsparte przez obrońcę swojego zespołu, a w odpowiedzi Dominik Jarosz. Kasperli go raz, Gals z objazdem bramki, raz Gals, ale tego spodziewał się Patryk. Krążek, Radosław Sawicki jego wsparciem w ataku. Także Emeli Pippo oraz Bartosz Florczak, Sawicki, mamy 5-4. A Radosław Sawicki pokazuje, że w starciach ze swoim poprzednim pracodawcą jest bezlitosny. Druga bramka w tym spotkaniu. Świetnie przymierzony strzał przy słupku. Ha, bronić się w czterech. Chociaż to przy założeniu, że Sanoczanie nie wykorzystają tej przewagi, a to wychodzi im jak na razie perfekcyjnie. I był krążek za linią. Sędzia wskazuje, że jest trafienie numer 6 dla drużyny Ciarko STS-u. Tak więc szybko poradzili sobie, bowiem tylko 13 sekund potrzebowali Sanoczanie na to, aby wykorzystać tę trzecią przewagę. Perfekcyjnie to zrobili hokeiści Ciarko STS-u. Naciskani, chociaż udaje się wypracować trochę miejsca i teraz mocno dociskany, spieszny chyba, który też przekazał trener Robert Kalaber swoim podopiecznym. Artur Strzewczenko, Kasperlik zjeżdża z bramki, Patryk Nechwatal na niecałe dwie minuty i mamy możliwość dla Mokrzancewa do tego, aby podwyższyć wynik na 7-4 i tak też się dzieje. No sporo braku szczęścia w tej sytuacji dla drużyny JKH, bowiem naprawdę sekundy dzieliły. Dorobek strzelecki w tym momencie. Wielkie odliczanie na trybunach, ale tutaj już raczej bramki numer 5 Jastrzębianie nie strzelą i kończy się to spotkanie 35. kolejki Polskiej Hokej Ligi, które hokeiści Ciarko STS-u Sanok wygrywają z drużyną JKH GKS-u Jastrzębie 7-4.